Oto winda na peron 6. Wyjeździcie tą windą pomiędzy kładką a peronem. Natomiast ja znajduję się w przejściu podziemnym. Jak widzicie, jest całkiem szerokie. I jak cała Warszawa Zachodnia powstaje na poziomie minus 1, minus 2 i na górze? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesi Czemząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, gdzie znajdujemy się dzisiaj nad Warszawą Zachodnią. I choć mam trochę zatkany nos, jestem chory, to oczywiście musiałem nagrać dla Was, jak to wszystko wygląda i jeszcze na sam koniec października. Więc nawet jeżeli oglądacie to już na początku listopada, to spokojnie, filmy są całkiem aktualne. Tymczasem teraz dotarliśmy do torowiska wschodniej Warszawy Zachodniej, gdzie są układane aktualnie nowe tory i widać, że faktycznie torowisko tutaj postępuje w kierunku nowych torów na linii średnicowej podmiejskiej. To wszystko będzie się działo i zmieniało w najbliższym czasie. Tymczasem w dzisiejszym filmie wam pokażę też rzeczywiście, jak to wygląda na dole pod ziemią, przelej Kizyński, przy peronie 9, no i coś tam wspomnę o tym krótszym dojściu na peron 9. To wszystko w dzisiejszym filmie i macie do tego oczywiście też rozdziały, abyście mogli sobie krok po kroku skakać po poszczególnych elementach. Tymczasem przenosimy się do hali dworcowej przy ulicy Tunelowej. No i tutaj możemy zaobserwować po pierwsze to, że budynek jest tak samo jak ostatnio, dach jest teraz montowany, a właściwie już jest całkowicie gotowy, ale natomiast dach podwieszany, który się znajduje na dole w budynku, jest już faktycznie podwieszany, że tak to powiem. Tutaj możemy to zaobserwować, natomiast tutaj jest przejście, a właściwie otwór technologiczny do poziomu minus 2, dzięki czemu urobek jest możliwy do wyjmowania podczas wykopu. Natomiast w tym miejscu widzimy po pierwsze halę dworcową przy ulicy Tunelowej. I ta hala dworcowa ma jedną podstawową z różnicę pomiędzy tą, która się znajduje przy Alejach Jozimskich, potocznie nazywają ją West Station. Czym? West Station nie jest zarządzana przez PKP SA. Natomiast hala dworcowa przy ulicy Tunelowej jest zarządzana przez PKP PLK. I to jest duża różnica, jeżeli ktoś bardziej jest w tematach kolejowych, to doskonale wie, że to jest duża i ważna i znacząca różnica. Natomiast dla pasażera de facto nie będzie większej różnicy, bardziej chodzi o elementy inwestycyjne. Znajdujemy się teraz w tej hali dworcowej, widzieliście, by są dwie windy, dwa ciągi schodów ruchomych, schody po środku zwykłe, no i podwieszony sufit, którego mało pokazałem w tym filmie, ale jak będę tam kolejny i będzie już mniej dusztowania, to oczywiście tym się też zajmę. Tymczasem zejdziemy sobie na dół, gdzie jak widzicie, tutaj po tej stronie mamy już oznakowanie, jak to wygląda, peron 1-9, gdzie się znajduje, gdzie trzeba pójść, żeby dokładnie wszędzie się dostać, no i schodzimy właśnie sobie na dół na poziom minus 1. Przy okazji to było zejście po stronie północnej ulicy Tunelowej, która w przyszłości właśnie w tym miejscu będzie odtworzona. A tu widzimy windę do właśnie hali dworcowej przy ulicy Tunelowej, to jest winda wschodnia, no i dalej mamy wschodni ciąg schodów ruchomych do wyjeżdżania, po środku są zwykłe schody, następnie po stronie teraz lewej mamy schody ruchome zjeżdżające w dół i kolejno jest też winda po lewej stronie, oczywiście do dwóch kierunków winda, wiadomo, że będzie w dwóch kierunkach, a nie tylko i wyłącznie na przykład na dół. Nie będzie wjeżdżać do góry, tylko i wyłącznie na dół. Oczywiście będzie cały czas funkcjonować w jednym i w drugim kierunku. Tymczasem teraz znajdujemy się całkowicie w tej przestrzeni już pod peronami. Teraz znajdujemy się pod peronem 8. No i na peron 8 nie mamy cały czas jeszcze windy, natomiast to się niedługo zmieni. Zresztą za chwilę zobaczycie, jak ta winda wygląda i jak tam tace postępują. Następnie widzimy lokale handlowe, które tutaj będą mogły się znajdować pomiędzy właśnie wejściami na poszczególne perony. No i kolejno peron 8. Nie, peron 7 tu mamy, przepraszam. Natomiast tak, jeżeli chcielibyście sobie porównać, jak to wygląda z jakimś inną stacją kolejową w Polsce, to podobne jest Kraków. Z tym, że oczywiście Warszawa będzie dużo lepsza, bo w Warszawie będziemy po pierwsze w przyszłości tramwaj, który będziemy mogli jeździć po stacji kolejowej. Jakby tramwajem będzie można podjechać z peronu 1 WKD do peronu 9 Warszawy Zachodniej. To będzie nowość, której nie mamy aktualnie, natomiast będą też świetliki, które widzieliście przed chwilą. Po pierwsze, znajdziemy się przy peronie, na peronie 7, gdzie jak widzicie, pociągi już normalnie kursują, a na dole, a właściwie w tej części wyciętej,
Trwają prace przy przejściu podziemnym, przy montażu schodów ruchomych i przy montażu świetlików. Świetliki to taka przestrzeń, która jest, właściwie taka podłoga, która jest szybą, ale jest oczywiście mleczna, więc nikogo nie będzie można podglądać i przepuszcza światło. No i też oczywiście będzie widać tam, jak ktoś chodzi nogami i tak dalej. Więc jakieś aspekty będą widoczne, ale oczywiście nie na tyle, żeby można było cokolwiek ciekawego innego zobaczyć, dokładniejszego. I te świetliki są aktualnie już montowane na wszystkich peronach nowych, więc jeśli chcecie je zobaczyć, to musicie po prostu na peronie zobaczyć, jakąś znaleźć dziurę w płocie czy coś i zobaczycie, jak tam te świetliki powstają. A jak widzicie, od dołu też całkiem ciekawie się prezentują. No i to jest na pewno jedna z tych zmian, jeżeli chodzi o Kraków. To jest druga zmiana. Po pierwsze, to jest oczywiście tramwaj. No i po trzecie, u nas o wiele to będzie bardziej pojemne, większe, przestrzenniejsze. Chociaż może nie idealnie aż tak dobrze zintegrowane z dworcem autobusowym, dlatego że jeszcze PKS Warszawa, czyli Polonus, jeszcze tam no walczy z tą swoją przebudową, środki chce uzyskać. Wiemy, że coś będą robić, ale nie wiemy jeszcze kiedy. I to jest jeden z minusów. Bo odpowiadając na pytania wasze, co się stanie z dworcem autobusowym, on nie jest realizowany w ramach tej inwestycji, ale Polonus planuje nad takimi swoimi pracami, natomiast nie mamy żadnych konkretnych terminów. A propos tego, kiedy to będzie realizowane, znając życie, to chodzi o jakąś nową taryfę unijną i wtedy coś będziemy mogli więcej mówić. Chyba jakieś środki z KPO też by przyszły, to czemu by nie w sumie. Natomiast wracając do meritum, czyli do Warszawy Zachodniej części kolejowej, znajdujemy się teraz na ścianie krańcowej, na razie przejścia podziemnego. To jak widzicie, w przyszłości będzie wykopywane to dalej, pod peronem trzecim, drugim i pierwszym, bo teraz znajdujemy się pod peronem czwartym, gdzie widzimy właśnie schody i schody ruchome, które są montowane, no i świetlik, który też tutaj się znajduje. Dlaczego to nie jest wykopane dalej? No bo trzeba robić wszystko po kolei. Najpierw trzeba wykonać ściany szynowe, aby po prostu ziemia się nie osuwała, a następnie będzie można po prostu to wykopać. I tak krok po kroku to wszystko postępuje. Inaczej powstaje tunel tramwajowy, bo on jest robiony podstopowo, co można było zobaczyć ostatnio w filmie, jak byłem w tunelu tramwajowym, ale o tunelu tramwajowym, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie zupełnie inny, osobny film. Tymczasem znajdujemy się przy windzie, przy której was przywitałem na początku filmu. No i windy, jak widzicie, są całkowicie ogrodzone. Nie, to nie jest tak, że gdyby w jakimś miejscu wam się udało zjechać windą na dół, to gdziekolwiek wyjdziecie. Nie, nie, to tak nie działa. Ale oczywiście wam się to nie uda, bo windy są zaślepione i software'owo nie da się aktualnie tego zrobić. No jak widzicie, winda na peron 8 też już jest na dole. Jest jeszcze oczywiście niefunkcjonalna na żaden poziom, ale najprawdopodobniej długo się już będzie funkcjonalna. Tak wygląda na górze, z poziomu kładki. No i winda na peron 8 jest według mnie dosyć ważna, bo aktualnie z peronu 8 jest szybsze i krótsze dojście na peron 9, z tym, że oczywiście jest trochę więcej właśnie teraz schodów, przez to, że nie ma tej windy, a zobaczymy, jak też wszystko będzie wyglądać. Więc tak, faktycznie windy są funkcjonalne na peronie 7 i 6, z tym, że tylko i wyłącznie na poziom pomiędzy kładką i pomiędzy peronami. Ale to i tak dosyć duże ułatwienie, jak ja widzę czasami, jak przyjedzie pociąg, jak te windy są załadowane, to jestem pod wrażeniem, jak ludzie bardzo ich potrzebowali i faktycznie i z nich korzystają. Więc to jest oczywiście bardzo ważny aspekt, że pasażerowie chcieli i korzystają, a nie, że pasażerowie chcieli i nie korzystają. Więc dobrze to wszystko wyszło. Tymczasem idziemy dalej w kierunku peronu 9. Pod nami znajduje się tunel tramwajowy, natomiast w tym miejscu znajduje się przestrzeń dla pieszych i nie ma chodników ruchomych, choć mówiliście w komentarzach, że może by się nawet przydały. Nie ma, ale w przyszłości będzie można podjechać tramwajem ten odcinek, więc w sumie czemu nie. Natomiast tu widzimy szyby windowe, klatki schodowe. Tutaj są na razie zaślepione, bo w przyszłości tu będzie przystanek tramwajowy pod nami. Na poziomie minus 2. Będą też tutaj schody ruchome, jest dosyć dużo zaplanowane, ale tramwaje na razie się nie spieszą z tą inwestycją. Najprawdopodobniej będzie realizowany na przełomie 2030-2033. Jakoś w tym okresie czasu, znaczy jakoś w tym czasie będzie to wszystko realizowane, więc no i jeszcze trochę nam pozostało. Natomiast są faktycznie, jest tutaj wszystko przygotowane, na dole jest tylko wyłącznie pustka technologiczna, więc w przyszłości po prostu będzie mogła być wykorzystana i wbudowana tam cała infrastruktura tramwajowa z torami, siecią trakcyjną i pozostałym całym osprzętowaniem. Tymczasem w tym miejscu możemy zobaczyć przejście podziemne już przy peronie 9, jak i również schody ruchome na peron 9. Peron 9 jest trochę inny niż wszystkie inne perony, bo ma schody ruchome do góry i do dołu w jednym miejscu. No i ogólnie zupełnie inaczej wygląda i też jest na łuku. Natomiast w tym miejscu widzieliście winda. Winda na peron 9 jest, prace przy nim też jakieś tam trwają, więc jeszcze nie jest jakkolwiek funkcjonalna. Kiedy będzie ona do użytku, tego wam nie powiem, bo po prostu już tego nie wiem, ale najprawdopodobniej to się wydarzy przed zakończeniem budowy.
jestem optymistą. Natomiast tutaj patrząc na budynek wielofunkcyjny, zobaczymy teraz, jak to całe przejście pod ziemią wygląda na górze. Na górze oczywiście nie mamy przejścia podziemnego, jest ono całkowicie zamknięte, jest po części już w niektórych miejscach nawet zasypywane, no i poziom 9, przy nim też się dużo nie dzieje, tak? Jakby przy poziomie 9 większość prac została zrealizowana, tam trwają prace przy schodach ruchomych, przy wykańczaniu tych wszystkich wyjść, no i co ciekawe, tu możecie zobaczyć taką oto i odbijającą ścianę i wbrew pozorom od razu odpowiada na wasze komentarze, nie, to nie jest jedna wielka powierzchnia reklamowa w postaci wielkiego wyświetlacza, na przykład OLEDowego. Patrzyłem z boku, no nie wygląda tak wyświetlacz, to jest raczej tylko wyłącznie odbłyskująca przestrzeń, powierzchnia, ale robi wrażenie i trzeba przyznać, że no, całkiem ładnie odbija wszystkie powierzchnie. Tymczasem teraz wchodzimy do Biedronki, a właściwie ja tak nazywam tą przestrzeń, bo tutaj jeszcze żadnej Biedronki nie ma na tej stacji kolejowej, a na wszystkich innych już jest. Tymczasem krótkie przesłanie ode mnie. Czy chcesz, aby kanał Avizonosz był cały czas całkowicie niezależny? Jeśli tak, to zostań patronem Avizonosza. W ten sposób możesz współtworzyć moje filmy i pomóc mi w realizacji kolejnej. Przy okazji, w najbliższych dniach pojawi się kolejny film z Warszawy Zachodniej, ale stąd, z poziomu minus 2 pod Warszawą Zachodnią, gdzie w przyszłości będą jeździć tramwaje. Tymczasem wracamy do materiału. No i dokładnie tak jak widzieliście, tak wygląda mniej więcej tunel tramwajowy, ale o nim więcej powiem w przeciągu najbliższego tygodnia. Natomiast teraz zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda z góry, z lotu ptaka. To jest przejście podziemne, jest grzybek jest zabytkiem, grzybek pozostaje, ale będzie całkowicie pusty. Przez całe sterowanie stacją będzie z budynku wielofunkcyjnego, który się tutaj teraz po prawej stronie ekranu. I następnie mamy halę dwucelową, która jest oczywiście połączona z budynkiem wielofunkcyjnym, gdzie jeszcze jak widzimy, trwają prace przy dachu. Na samym nowym dachu nad peronami widzimy, że panele fotowoltaiczne są montowane już na wszystkich miejscach, choć nie ma jeszcze ich zamontowanych nad windami, bo tam wzdłuż wind się znajdują szyby techniczne, dzięki którym całe kablowanie i pozostałe elementy mogą być wyniesione na samą powierzchnię dachu. Jest to niezbędne, ponieważ szyby windowe to jedyna przestrzeń, gdzie faktycznie całe kablowanie i pozostała sieć może być wyciągnięta na górę, bo to jedyna przestrzeń, która się po prostu łączy z dachem, bo wszystko pozostałe jest tylko łącznie na zasadzie słupów X-ów i słupów Y-ów. Tymczasem teraz się przenieśliśmy na drugą stronę Warszawy Zachodniej, właściwie budowy, przy Alejach Jozoimskich. I tutaj widzimy, że trwają jeszcze prace przy wyburzaniu stanego przejścia podziemnego w kierunku właśnie Alei Jozoimskich, już od West Station. Przy West Station jeszcze znajduje się z kolei samo przejście podziemne, tam pewnie będą skomplikowane prace, jeżeli chodzi o niewyburzenie przypadkiem budynku PKP S.A. Chyba, że jeszcze cały czas przejście podziemne może być w ramach właśnie PKP S.A., nie PKP PLK. Natomiast ważne, że faktycznie trwają prace, to wszystko musi być wyburzone, następnie będą powstawać ściany szczelinowe, co możemy zobaczyć w różnych miejscach i po kolei będzie schodzili najpierw na poziom minus 1, a kolejno na poziom minus 2 i na poziom minus 2 będzie przystanek tramwajowy. O przystanku tramwajowym wam opowiem więcej w osobnym filmie, tylko powiem, że on będzie realizowany przez dwie osobne inwestycje. Jedną z nich jest aktualnie realizowana, a druga będzie realizowana właśnie w ramach osobnej inwestycji do Bitwy Warszawskiej. O tym więcej, jak to jest podzielone w najbliższym filmie. Tymczasem tutaj możecie zaobserwować ciekawostkę, mianowicie to, że wszystkie perony już są niepodzielone i są na pełnej długości mniej więcej. Jak to jest możliwe? No, dojazd na sam środek placu budowy został zlikwidowany, przejazdy kolejowe techniczne zostały zlikwidowane i perony są już mniej więcej na całej długości. Mniej więcej, bo jeszcze jeden, ten, który był przecięty na pół, nie jest całkowicie oddany do użytku dla pasażerów, ale jest już ma już jedną ciągłość, jest całkowicie ukończony, poza aspektem, jeżeli chodzi o kamerę, dzięki którym działa system sprawdzania, czy pociąg wjechał i wyjechał ze stacji. On jeszcze cały czas jest tutaj nieprzeniesiony, więc domyślam się, że kiedy będzie przeniesione i pozostałe prace będą już całkowicie ukończone, to faktycznie wtedy peron będzie już dostępny na całej długości. Więc to jeszcze krótka piłka, że tak to powiem. Natomiast tutaj możemy zaobserwować prace pozostałe, jakie się znajdują na Warszawie Zachodniej. Mianowicie trzy perony, które zostały wyburzone w ostatnim czasie, właściwie peron drugi, pierwszy to jest w ostatnim czasie. Nie ma ich całkowicie, trwają już faktycznie prace powoli, po pierwsze przy przekładaniu jakiejkolwiek sieci, które pozostały, a po drugie i ważniejsze przy budowie nowych ścian. Dzięki tutaj będzie można wykopać nowe przejście podziemne. Tak to wygląda od dołu, na poziomie 0, że tak powiem. Po prawej stronie widzieliśmy peron drugi, następnie widzimy na wprost teraz peron trzeci.
trzeci, tam dalej w odległości widzimy peron czwarty, który jest już oddany do użytku, jak i również peron piąty z małymi daszkami. No i peron oczywiście 3 i 2 są krótsze niż te perony na części dalekobieżnej Warszawy Zachodniej, bo są głównie i wyłącznie dla pociągów podmiejskich, które będą jechać właśnie w kierunku Warszawy Śródmieście. No i peron pierwszy WKT-ki jest jeszcze krótszy, ale peron WKT-ki jest w ogóle specjalny, bo nie dość, że jest krótki. To jest tak krótki, że będzie się znajdować tłuczeń pod nowym wielkim dachem. No i jeszcze w ramach barieru będzie to, że będzie to jedyny peron niski, no bo pociągi WKD są dostosowane do peronów niskich, więc również tutaj będzie peron niski. Co ciekawe, mogę wam też powiedzieć, że później po całej przebudowie Warszawy Zachodniej planowane jest w przyszłości, aby powstał tymczasowy rozjazd za Warszawą Zachodnią dla WKD-ki, dzięki któremu pociągi będą mogły dojeżdżać w trakcie przebudowy średnicy WKD do Warszawy Zachodniej i następnie zawracać po prostu, właściwie zmieniać kierunek i jechać w kierunku Grodziska Mazowieckiego bądź Milanówka. Więc taka ciekawostka z tego, co wiem właśnie z ostatnich ustaleń, z tego, co zostało tam wyjawnione w ramach tego, jak będą realizowane prace na Zachodniej, pociągi WKD mają dojeżdżać do tymczasowego rozjazdu znajdującego się za stacją Warszawa Zachodnia. Tymczasem teraz sobie biegniemy jeszcze na sam koniec do przestrzeni, którą już może ktokolwiek nie pamiętać właściwie, że coś takiego jest realizowane w ramach Zachodniej, czyli do tunelu Prymasa Tysiąclecia. Tam faktycznie przy samej konstrukcji tunelu już mniej więcej dużo się nie dzieje, na dole się też nic nie dzieje, ale na górze się dzieją prace, bo tory muszą mieć taką specjalną konstrukcję betonową, dzięki której na spokojnie mogą wjeżdżać bez łubudów pociągu na konstrukcję tunelu i to aktualnie jest tam wykonywane. Tymczasem to było na tyle mniej więcej z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeżeli chcielibyście, aby moje filmy były cały czas niezależne, zachęcam do zostania patronem. Link do tego macie w opisie. Do grup moich na Facebooku, na YouTubie i na Discordzie macie linki w opisie. No i co ja mogę powiedzieć? Kolejne filmy z Warszawy Zachodniej, z Tytowiska i z Muralu pojawią się na przestrzeni najbliższych dni. Pojawi się też przelot, pojawi się film o tramwaju pod Zachodnią, no i kolejne filmy z Zakopanego. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, to też się pojawi w najbliższych dniach, a właściwie pewnie jutro. No i oczywiście pojawią się też filmy z LK7, jak tam się w nocy różne atrakcje działy jeszcze w październiku. Powiem też trochę więcej, co tam się dzieje na zajezdni Anopol i od tramwaju na Gagarina z trochę innej perspektywy. I może niedługo nawet wejdę ponownie do kolektora, który tam powstaje. To wszystko już niedługo na kanale Avizonosz, a większość z tych filmów zobaczycie na początku listopada 2023. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i chyba wam nie muszę mówić, co powinniście zrobić, wcisnąć ten dziwny dzwoneczek. Tymczasem, jak zawsze, dziękuję bardzo Budimaxowi za możliwość ponownie wejścia na plac budowy i dokładnie pokazania wam krok po kroku, jak to wszystko postępuje na każdym etapie i w każdym właściwie że miejscu. A i pozdrawiam BHP-owców z Budimaxu, którzy się skarżą na Zachodniej, że nic o nich nie mówię, ale nie mówię o was, bo nie ma co mówić. Jak jest wszystko ładnie, wspaniale i bezpiecznie, to po co mówić? Proste. Cześć!